Kiedy organizowałem to pierwszą randkę, sądziłem, że to będzie jednorazowa. Powiodę ich po właściwych wodach. Druga dywizja, 5 minut do startu. Ludzie, którzy posiadają spinakery, ludzie, którzy posiadają prześcieradła, koce, bądź również i parasole, otwierają, żeby płynąć szybciej. Amerykanie odbierają to dziwnie, bo w sumie nie wiedzą, co jest grane. Całkiem wyluzować go na prawą burtę. Wszyscy się pytają, kto wy jesteście, skąd wy jesteście, dlaczego tutaj jesteście. Nie spodziewałam się, że Polonia ma tyle wspaniałych jachtów. Proszę przygotować cumy rufowe i springi do oddania. Zasłonił brzeg mnie na tyle, że nie mogłem nabrać prędkości, żeby wyrobić się na znak wodny. Mapy pokazują tylko fragment niebezpieczeństw, które mogą na nas czyhać. Mój tata jest takim kapitanem, że cały czas wie, co robi. Miasteczko Greenport, a więc miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, leży na północno-wschodnim końcu wyspy Long Island, czyli tłumacząc na polskie długiej wyspy. Wyspa, która ma około 100 mil morskich długości, ciągnie się od Nowego Jorku, od miasta Nowego Jorku, w kierunku wschodnim. Nasze jachty możemy nazwać flotylną. Jest ich, ja mam zarejestrowanych w tej chwili 53 jednostki, z czego się 37 zgłosiło chęć udziału w regatach. W każdym Polonia Rendezvous, a więc w tym naszym zlocie jachtów polonijnych, jeden dzień jest poświęcony na regaty. Przeważnie jest to piątek. Chodzi o to, żeby spotkali się ci, którzy naprawdę chcą się ścigać. Trasa zacznie się z mariny i będzie biegła na północny wschód i opływała będzie całą wyspę. Na trasie panowały warunki bardzo zmienne ze względu na prądy i kierunki wiatrów. Mieliśmy kilka sytuacji bardzo ciekawych, bo była możliwość podniesienia spinakerów. Spinaker to jest taki żagiel o wyglądzie balona, który pozwala łódce płynąć szybko z pełnym wiatrem. Spinaker wymaga dosyć dużej uwagi ze strony załogi, bo to jest żagiel, który bardzo łatwo traci wiatr i potrafi się splątać, wpaść do wody albo w każdym razie spowodować stratę w czasie. Czuło się ducha walki jak najbardziej. Każdy miał swojego rywala, z którym chciał się w jakiś sposób zetrzeć i udowodnić swoją przewagę. Nie zawsze to się udawało, ale próby były. Słyszałam zza kulis, że całkiem nieźle mi poszło, z czego jestem bardzo zadowolona. Chyba pierwszy raz nie sterowałam na własnym jachcie. Miałam kolegę, który robił to zresztą doskonale. Ja zajmowałam się nawigacją, która akurat w tym rejsie była, w tych regatach była również istotna. Było kilka rzeczy, na które musieliśmy zwracać uwagę w czasie tego rejsu, bo trasa, którą przepływaliśmy, była dość skomplikowana ze względu na to, że są kanały, są barki, są promy, które przychodzą z wyspy na ląd, także trzeba było właśnie uważać na pewne i oczywiście dużo mielec. Jak wiesz, od dziobu zakręcimy ją w prawą stronę, na kilu się przekręci, nie po osi nie, bo ona się tam zastała w dnie. I ona sobie zrobi miejsce wtedy. Nie, tu, taką białą z niebieskim akcentem. Weź tutaj za tą. Okay. Dobra. I jedź tam do nich na dziób. Trzeba patrzeć na dno, żebyśmy się nie zadziobali. Akcja udana. Ofiar w ludziach nie było, także wszystko się szczęśliwie zakończyło. Następna łódka wyratowana. Usiadania na mieliźnie. Startowaliśmy w trzech dywizjach, 27 jachtów. Start był zorganizowany z opóźnieniem 15-minutowym. Pierwsze dywizje wyszły jednostki najmniejsze, następnie jednostki średnie i szybkie jednostki.
koledzy kapitanowie, nawet ci najbardziej doświadczeni, popełniali błędy. Ten wiaterek kręcił jak chciał z różnych stron jachty, których nie spodziewaliśmy się, że przyjdą w czołówce, przyszły dzięki temu w czołówce. Ale jeżeli ktoś przesadzał, a były to małe jednostki i próbowały wyjechać za tor wodny ze względu na prędkość lub kombinację, jaką kapitan uwzględnił, no niestety kończyły się fiaskiem. Największą naszą konkurencją w tych regatach był jacht Avatar Janusza Kędzierskiego. Mieliśmy prądy przeciwne i prądy sprzyjające. Inesie udaje się wygrywać większość regat, ale jest to związane z tym, że jacht jest bardzo udaną konstrukcją, jest to bardzo szybki jacht. Ja nie pytam o załogantów, tylko ja pytam o nazwę jachtu. Over. Wstyd poda. Dlaczego? Jak się nazywa wstyd poda? Moi koledzy od łódki, to oni tak, jeden tak ma patent, to tak samo jak ja. I on pływa prawie tak samo jak ja, nawet lepszy, nie wiemy. A jeden, jego brat, to nie ma patentu, tylko też pływa trochę dobrze, tak samo. W tym rejsie Mikołaj głównie spędzał czas na komputerze i obliczał różne kąty, różne przechylenia, wychylenia, obserwował naszą konkurencję. Musiałam tylko wchodzić na dole tam czasem i sprawdzać, jak musimy jechać. Bo czasem się zgubiliśmy, tak wiesz, niedobrze skręcił mój tata albo ktoś. I powoli, dzięki również pomocy wiatru, oddaliliśmy się od przeciwników. Dogoniliśmy grupę drugą, grupę pierwszą, która wystartowała przed nami 15,5 godziny w kolejności. I udało nam się płynąć piersi na linię mety. Cztery jachty z bodajże 7 stanów, idąc po kolei z Massachusetts, z Rhode Island, z Connecticut, z New Jersey, z Nowego Jorku, jacht z Filadelfii, z Pensylwanii, no i jacht, który najdalej przepłynął aż z Baltimore, ze stanu Maryland. To bardzo cieszy, koledzy mówią, że warto płynąć te kilka dni po to, żeby te dwa dni się z przyjaciółmi spotkać, po to, żeby wziąć udział w regatach. Nieważne jest to miejsce, ważne jest to spotkanie, ważna jest ta atmosfera. Co powoduje, że przyjeżdżamy tutaj? No, przyjaźń, oczywiście przyjaźń. Jesteśmy wszyscy razem zaprzyjaźnieni z klubem nowojorskim. Mamy dużo znajomych, mamy dużo przyjaciół. Przyjeżdżamy, oni do nas na razie nie przyjeżdżają, ale myślimy, że przyjadą na nasze klubowe imprezy, które mamy w Toronto. Nie dzielimy tutaj na nikogo, nie dzielimy na kluby, nie dzielimy na... Po prostu tu przyjeżdżają żeglarze. Bez względu na to, jakim ty jesteś żeglarzem, ile masz lat, nieważne, czy masz łódkę, czy nie masz, lubisz żeglarstwo, przyjeżdżasz tutaj. I w sumie każda Polonia Rendezvous jest organizowana spontanicznie przez innego armatora. Także co prawda w tej chwili klub żeglarski, na niego spadł obowiązek opiekowania się sprawami finansowymi, ponieważ Polonia Rendezvous za bardzo się rozrosła. To jest trzecia Polonia Rendezvous, którą klub organizuje oficjalnie. Odbywa się to w ten sposób, że tradycyjnie armatorzy wybierają komodora, czyli szefa poszczególnej Polonia Rendezvous, i ten szef organizuje daną imprezę. Jak zwykle te imprezy odbywają się w innych miejscach co roku, a w tym roku jesteśmy tutaj w pięknym miasteczku Greenport. Baczność! Do podniesienia bandery! Greenport powstał w 1838 roku jako jedna z pierwszych wiosek w stanie Nowy Jork. Historia tego miejsca związana jest od zawsze z naszym portem i zakorzenionymi tu tradycjami żeglarskimi. 5 lat temu zaprosiliśmy do nas duże jachty z całego świata. Wśród nich znalazła się Pogoria, polski jacht szkoleniowy. I tak właśnie zawiązała się nasza przyjaźń z Polakami. Rok temu Pogoria gościła u nas ponownie, tym razem w towarzystwie Iskry, żaglowca szkoleniowego marynarki wojennej. Wtedy właśnie nasze stosunki zaciśniły się jeszcze bardziej. A dzisiaj polonijni żeglarze z Nowego Jorku są pierwszymi, którzy korzystają z naszych nowych kei, portu, nad którym prace trwają od 12 lat. I jesteśmy z tego dumni.
atmosfera, którą się nie zapomina na dłuższy czas. To jest wszyscy razem przychodzimy, poznajemy się. Szanta jest rodzajem muzyki, który jednoczy sobie zagadnienia, których świadkami jesteśmy na wodzie, których udziałem na co dzień się stajemy. I w momencie, kiedy taka szanta zabrzmi, to jest dokładnie jak hejnał z Wieży Mariackiej. Mogę przytoczyć zdarzenia, które odbiły się echem i są przypominane z roku na rok na naszych spotkaniach. Otóż jednym z najbardziej zabawnych było uczestnictwo jednego z naszych polonijnych żeglarzy, który na ogromnym 45-stopowym jachcie, pragnąc dopłynąć na czas na paradę, jako że jest to integralna część naszej imprezy, okazało się, że ma jakąś wadę w silniku. Okazało się potem, że to nie wada silnika, a odwrotnie założona śruba spowodowała, że przy przełożeniu biegu naprzód zaczął płynąć do tyłu. Jako że wybór był oczywiście niezależny od tego, czy śruba jest na lewo, czy na prawo, najważniejsza była chęć uczestnictwa w paradzie, po prostu dał do przodu i zaczął jechać całą naprzód do tyłu. Ogromna ilość dymu świadczyła o zbliżającym się jachcie. Wylegli wszyscy na pomost i patrzą, co to za dziwo. Okazało się, że to jeden z naszych żeglarzy i witany owacyjnie zapłynął, stanął przy kei z znakomitym manewrem, sumując przy nabrzeżu i wtedy dopiero wyjaśniło się, że on nie biegiem do przodu, a biegiem wstecznym, jako że do przodu po prostu nie jest w stanie jechać, w towarzystwie ogromnej ilości dymu i kurzu dopłynął do nabrzeża. Rock and roll, jego rytm na mokre żadne smy. Rock and roll, jego rytm nie szybki, chodzi warta. Rock and roll, dobra wszystko gra. Pomoc duchowa jest jedną z ważniejszych elementów, które my staramy się rozszerzać między naszymi członkami i sympatykami. My jesteśmy z wami, my robimy żeglarstwo. Nie patrzymy, czy jesteś w Ameryce Południowej, Afryce, czy gdziekolwiek. Potrzebujesz pomoc, możesz na nas liczyć. I to chyba ściąga do nas ludzi z całego świata. Mamy sympatyków, my jesteśmy w Nowym Jorku, siedzibą mamy w Nowym Jorku, a mamy sympatyków na Florydzie, mamy sympatyków w Kanadzie, tak jak mówimy, mamy kolegów i oni z nami współpracują. I to jest chyba siła całej imprezy, tej organizacji. I to, co jest najważniejsze, Polonia Rendezvous została stworzona przez armatorów i do tej pory jest prowadzona przez armatorów. Ile kosztuje jedna rybka? O, za dolara. Wśród znajomych twarzy tu Polonią Rendezvous. W najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczałem, kiedy przed 12 laty organizowałem po raz pierwszy Polonia Rendezvous, że rozrośnie to się do tak dużej imprezy. Zaczynaliśmy od kilkunastu jachtów i były to przeważnie małe jednostki. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj były przepiękne, olbrzymie jednostki polonijne z polskimi flagami, wiele nowych statków i co ważniejsze, bardzo duże zaangażowanie Polonii. Coraz więcej Polonii pływającej, nie tylko ludzi, którzy przyjeżdżają sobie obejrzeć, jak inni pływają, ale ludzi, którzy naprawdę pływają i są oddani temu sportowi. Ja biorę udział w klubie amerykańskim, gdzie się spotykają. Jest klub dużo mniejszy, aczkolwiek ma wielką tradycję, bardzo dużo ludzi i nie mają imprez na taką skalę jak my. To jest naprawdę wyjątkowo duża impreza, zorganizowana czysto etnicznie, głównie Polaków.
Także możemy być z tej imprezy naprawdę dumni. To jest tak jak prawo do głosowania. Jeżeli się jest obywatelem danego kraju, to nie jest obowiązek, to jest twój przywilej. I ja myślę, że to, że miasto, dane miasto pozwala nam tutaj organizować tę imprezę i jest to mój jako właściciela jachtu przywilej, że mogę zaprezentować właśnie moją polską flagę ludziom, którzy tutaj mieszkają. Jest to też pokaz polskiego żeglarstwa w Ameryce. Ja myślę, że to jest dosyć istotny akcent. Ludzie przychodzą i pytają, co to za znaki, dlaczego. Nie wiedzą nawet, co znaczą te białe orły na czerwonym tle. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy pokazać się jako grupa etniczna. W tym zlocie Polonia Rendezvous biorę udział po raz pierwszy. Wszystkich swoich znajomych, których mam, którzy pływali bądź też nie pływali, będę namawiała, żeby chociaż raz spróbowali uczestniczyć w tego typu imprezie. I jestem pewna, że im się to spodoba. Wierzę w to, że młody charakter, który zetknie się z morzem i z wychowaniem na morzu, ma większą szansę na sukces w późniejszym życiu. Dlatego staram się mojego syna zabierać na większość regat, staram się z nim pływać dużo i widzę, że podoba mu się również. Interesuje się nawigacją. Rendezvous jest w różnych słownikach różnie tłumaczona. Najczęściej jako spotkanie przyjaciół, a nawet randka. Kiedy organizowałem to pierwszą randkę, sądziłem, że to będzie jednorazowa. No, w najśmielszych oczekiwaniach nie przewidziałem, że tych randek będzie aż 12. No i końca nie widać. Człowiek wiele razy przychodzi obok flagi, patrzy na to godło i mówi sobie, a okej, jest to flaga. Dla mnie to, co jest w tej chwili tutaj, przypomina mi moje źródła, gdzie byłem dzieckiem. Tam właśnie w Polsce, parę tysięcy mil stąd, uczyłem się tego żeglarstwa.